bo nie mogę, bo mnie później będą ścigać. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj vlog z targów BioExpo. Dwa lata temu robiłem. Dzisiaj powtóreczka. Rok temu nie było tych targów BioExpo. Tu oczywiście produkty bio. Wszystkie, wiecie, takie naturalne produkty, różne przetwory, różnej maści po prostu. Batony. No zaraz przekonamy się, co jeszcze wymyśli w tym roku. Czy warto było przyjechać, czy nie. Ale oczywiście chciałem od razu wspomnieć, bo jednak BioExpo trochę mnie zawiodło. Zaraz przypnę się. Dobra. Moi drodzy, dostałem VIP-a. Przysłali mi. Tylko dla mojej dziewczyny, a dla mnie nie. Dlatego BioExpo minusik. No trudno, nie przyszło tego, ale przynajmniej jedno, no trudno, dobra, lecimy, zobaczymy, co tam się wyprawia. No ogólnie to strasznie małe to BioExpo. To jest dwukrotnie mniejsze albo trzykrotnie mniejsze niż ostatnio, jak byłem. No ogólnie to jest lipka. Na hali pierwszej to jest coś takiego, że jest tylko trochę stanowiska, ale na szczęście mamy halę drugą. Jak możecie zauważyć, to będzie może o, widzę Lidla. Może za krasą coś pogadamy. Zobaczmy zaraz. Oczywiście artykuły bio. Panie Karolu, proszę. Może pan powiedzieć do kamery, subskrybuj się. Kogo? No nie mogę, jak nie wiem kogo, nie. To jak mam pójdzie powiedzieć? Pójdzie smaku. No nie wiem, pan, to tak nie da rady. Nie da rady. Nie da rady? No nie. Karol. Bo mnie później będą ścigali. Zadu jakbyś miał chwilę. Dobra. Już nie piecę, zbywaj. Dobra. Dobra, będziemy próbowali z kuchni Lidla od Karola. O krasy, pozdrawiam.
Powiem wam tak. Kapusta. Tutaj mamy po prostu kotlet z kaszy z jakimś kremem, jak dobrze pamiętam, kiszoną kapustą w curry, pikolowane cebule, pikolowane grzyby i oczywiście takie chipsy z ziemniaka, kiedyś je robiłem. Dobra, po targach. Obszedłem targi w godzinę. No słabe mieli produkty w sumie w porównaniu do tego, co mieli 2 lata temu. Naprawdę. Karol Okrasa nie chciał powiedzieć subskrybujcie, ale ja to mówię, subskrybujcie kanał Kuźnie Smaków. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście spróbowałem tego dania. Tej przystaweczki. To był taki kotlecik z kaszy, jak dla kaszy gryczanej bodajże. Jak dobrze pamiętam. Można mnie poprawić w komentarzu. Nie no, w porządku było. Taka przystaweczka po prostu. Czasem takie się robi. To mówię wam. Targi nie powaliły. 2 lata temu były super targi. Były olbrzymie. Niby teraz też było tych stanowisk trochę więcej niż na przykład jak byłem na innych targach ostatnio. W każdym razie nie powaliły. Dobra, nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, a po więcej już niedługo. Trzymajcie się. Hej.